Jerzy Jurasz-Wroński dla portalu Fight Sport, witaj. Cześć, dobry wieczór, witam wszystkich widzów. Słuchaj, jesteśmy na gali dzisiaj DSF-u, chyba trochę kręci ci się tutaj jakby, powiedzmy, łezka, że nie walczysz, że walczą ludzie, nie czujesz takiego głodu walki? Wiesz co, akurat tu jest turniej 81 kg, więc łezka mi się wokół nie kręci, bo z tymi dużymi chłopami byłoby ciężko, oni są wszyscy ode mnie jednak te 5-6 kilo ciężsi. Ja bez problemu walczę w kategorii 75 kg, to jest mój limit, a tu chłopaki zbijają, niektórzy jak widać po budowie, z 80 już pewnie 5-6 kg do tych 8,1, więc łezka mi się nie kręci, wręcz przeciwnie, miło mi się to ogląda z boku. Kiedy zamierzasz wrócić na ring, kiedy zamierzasz walczyć? Masz jakieś plany w tej chwili związane z walkami, czy raczej spokojnie? Zamiary to jedna sprawa, druga sprawa jest to prowadzenie rozmów z organizatorami. Tutaj za galę DSF Kickboxing Challenge jest odpowiedzialna jedna osoba, jest to Robert Złotkowski, którego pozdrawiam serdecznie. Robert już ze mną rozmawiał, wie, że jestem zainteresowany jak najszybciej tym, żeby jak najszybciej pojawić się na ringu. I jeśli wszystko dojdzie do skutku, to albo 27 października w Arenie Ursynów zobaczymy znów na ringu na gali DSF Kickboxing Challenge, albo w grudniu na takiej ekskluzywnej gali w pubie Champions w warszawskim Mariocie. Zobaczymy. Co bardziej Ci pasuje, ta większa arena, czy raczej te kameralne grono? Zdecydowanie ta większa arena. No, ja mam swoje duże grono fanów z Warszawy, hip-hopowych. Jestem w stanie tam na pewno wypełnić tą salę po sufit. Hip-hopowcy zainteresowali się kickboxingiem bardziej dzięki Tobie, czy raczej w odwrotną stronę jest tak, że czy kickboxerzy rapem? Myślę, że nie wiem, no jedno i drugie, tak szczerze powiedziawszy, to podejrzewam, że po prostu część osób, które gdzieś słucha mnie muzycznie, tak, kupuje moje płyty, przychodzi na koncerty, jest zainteresowana zobaczeniem mnie w akcji, w ringu i chyba to w tą stronę idzie, że to bardziej kickboxing sprowadza ich na halę do oglądania walk. Trzeba przyznać, że robi się ciasno na tym rapowym rynku, jeśli chodzi o sporty walki. Jest tu jeszcze jeden raper w KSW, o którym kiedyś tam rozmawialiśmy, zahaczyliśmy temat. Obserwujesz jego karierę, bo na pewno trochę zwracasz uwagę ze względu na to, że jesteście jakby w jednej konwencji muzycznej częściowo, tak? Wiesz co, dawno się z Pawłem nie widziałem, ale z całego serca kibicuję, mówię o najbliższej walce z tym Tomkiem Oświęcimskim, tak? Prawdopodobnie. Tak, bardzo popuść, kibicuję gorąco, żebyś naprawdę gościa pokazał mu, gdzie jest jego miejsce i tyle. Ze względu? To już nie będę tego mówił na antenie, ale wiemy, że Paweł wie. Wszyscy wiedzą, tajemnica Poliszynela, no ale myślę, że to będzie dobry pojedynek, bo jednego kulturystę udało mu się ubić, tak można powiedzieć, teraz być może czas na drugiego. Teraz bardziej będzie ubijał aktora celebrytę. Rwą się ci celebryci do walk, do występów, ale chyba to nie jednak światła i magia ich do tego przyciąga, a pieniądze, które się pojawiły w tym sporcie. Myślę, że też, ale też chyba lubią się te postacie ogrzewać po prostu w cieple fleszy, w cieple gwiazd, zainteresowania po prostu, jakiś gal, zaproszeń. To wszystko się napędza. Z jednej strony pieniądze oczywiście tak, ale z drugiej strony jakaś popularność, to żeby z nimi przeprowadzać wywiady, żeby oni byli na tym czerwonym dywanie, bo wtedy jeśli się wokół tych osób dzieje coś, te osoby nie żyją z ciężkiej pracy, zazwyczaj nie żyją z ciężkiej pracy swoich rąk czy umysłów, zazwyczaj już żyją z tego, kim są. Im większe zainteresowanie wokół nich, tym więcej mogą naciągnąć jakichś sponsorów na współpracę i tak dalej. Także o to im chodzi, o rozgłos. Cierpkie słowa, tak bym powiedział, wyłapuję tą aluzję delikatną, no myślę, że coś w tym jest na pewno. Nie mam do nikogo nic tam, do celebryci, to jest jakby takie grono wzajemnej adoracji i tyle, ja tam się nie nakręcam na nich zupełnie, ale gdybym miał taką możliwość jak Popek, stłuc takiego celebrytę, to chętnie bym to zrobił. Oczywiście legalnie na ringu jeszcze za pieniądze, w świetle kamer. Czyli zabójstwo w biały dzień.
w świetle prawa. Pomijmy ten temat, to robi się, jakby to powiedzieć, groźnie. Powiedz mi w tej chwili, powiedzmy, jeśli chodzi o twoje plany muzyczne, co zamierzasz w ogóle robić? Bo też część ludzi się interesuje tobą właśnie ze względu na muzykę i interesują się, powiedzmy, tym nurtem, który w jakiś sposób propagujesz. Tak, wiesz co, miałem ostatnimi czasy takie swoje różne tam historie prywatne, o których tu nie będę opowiadał oczywiście, natomiast... A chętnie byśmy posłuchali. No, pokrótce można powiedzieć tak, że mi się troszeczkę pozmieniało w bani i staram się to wszystko uporządkować, jakoś na nowo zacząć odnajdywać umiejętności tworzenia z tym, co mam teraz w głowie i w sercu, więc to jest taki moment przejściowy, wiesz, nie wiem jak to nazwać, czy to jest kolejny etap jakby w dojrzewaniu, czy w rozwoju własnej osobowości. Czy duchowości, cholera wie jak to nazwać. Po prostu czuję ten moment, że jest taki przełom i na razie, wiesz, jest za wcześnie, żeby nagrywać płytę, a już za późno, żeby ten proces odwrócić. Muszę po prostu stanąć na wysokości zadania i wziąć się do roboty tak naprawdę. Myślę, że marzec jest to realna data przyszłego roku, kiedy usłyszycie nową produkcję ode mnie pełnowymiarową, czyli long play w postaci mojej solowej płyty. Chętnie posłuchają pewnie wszyscy kibice, chętnie też pewnie ci muzyczni fani tego gatunku. Powiedz mi, trenowanie przeszkadza w takiej muzycznej karierze, czy raczej wzbogaca? Przeszkadza, tak naprawdę przeszkadza tylko takie miękczenie. Akurat trenowanie powoduje to, że stajesz się bardziej regularny, zdyscyplinowany, dbasz o dietę, o sen, o trening i masz czasowo wszystko ułożone, więc treningi w ogóle nie wchodzą tutaj jakby w paradę nagrywaniu, wręcz przeciwnie. Gorzej, jak się właśnie pojawia jakaś kontuzja, jest więcej czasu, zaczynają się jakieś wyjścia ze znajomymi i to po prostu wszystko rozmemuluje, tak, ten klimat takiego skupienia i koncentracji. Wracam na treningi ostro, bo będę się szykował do gali DSF Kickboxing Challenge kolejnej. Więc wracam też do zeszytu z rymami, do bitów i... Właśnie o to chciałem cię zapytać, czy jak tłucze się w ten worek i robi się te kombinacje i kolejne, powiedzmy, kilometry pokonuje się biegu, bo to też jest nieodłączny element treningu, to te rymy się układają w jakiś sposób, pomagają? Pomaga to? Tak. Jeśli nie wchodzi w grę skrajne zmęczenie. A ja nigdy nie trenowałem dwóch treningów, trzech treningów dziennie. Zazwyczaj robiłem jeden mocny trening dziennie i tak się przygotowywałem do walki, plus jakiś luźny bieg. To wystarczy, żeby się przygotować do walki i jednocześnie zostawić sobie na tyle świeżości, by móc pisać. Bo wiadomo, jak się robi już takie treningi interwałowe, takie specjalistyczne, mocno się idzie w kondychę, no to ciężko jest mieć siłę jeszcze na cokolwiek. Tak naprawdę wracasz z treningu, zjesz i cię muli do spania. Powiedz na koniec, dzisiaj jest tutaj, walczy Piotrek Sokół, z którym miałeś okazję walczyć. Kibicujesz mu? Kibicuję każdemu zawodnikowi tutaj tak naprawdę, bo za wszystkich trzymam kciuki. Piotrek Sokół, widziałem, wygrał pierwszą walkę. Nie wiem, jak druga się skończyła, bo czytany był do walki, ale nagle jej jakby nie było, więc chyba poszedł dalej. Poszedł dalej przed czasem. Przed czasem. Super, trzymam kciuki za Piotka, tak samo jak za każdego tutaj innego zawodnika. Myślę, że turniej jest to bardzo twarde doświadczenie. Naprawdę trzeba być twardym gościem, żeby wygrać turniej, żeby wygrać trzy czy dwie walki jednego dnia w twardej formule K1. A oczywiście do Piotra nic nie mam, lubimy się prywatnie, trzymam za niego kciuki. Jerzy, gratuluję ci, powiedzmy, tego, że nadal rozwijasz tą karierę muzyczną, że trzymasz się tego nurtu, że nie jesteś zawodnikiem szablonowym, czyli takim, który w jakiś sposób tylko widzi worek, salę treningową, dziękuję, do widzenia, ale także te muzyczne elementy dość ważne w twoim życiu. No i cóż, czekamy na twój kolejny występ. Pamiętamy tą obrotówkę z Jeanu Cruzem. Liczymy na jakąś powtórkę fajną. No i cóż, do zobaczenia 27. Dziękuję bardzo, na pewno was nie zawiodę. Wiecie, w jaki sposób walczę. Wiecie, że walczę w sposób nietuzinkowy i widowiskowy i tego możecie się po mnie spodziewać. Tak jak mi mój trener mówił w Irlandii przed walką: Jurek, ty nie walcz, bądź po prostu artystą w ringu. Także to wam mogę obiecać, że będę artystą w ringu w kolejnej walce. Kibicować i trenować i też rymować można. Razem można posłuchać też płyty Jurka, która się ukaże. Czekamy na ten long play, ale przede wszystkim czekamy na jego występy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również bardzo. Pozdrawiam wszystkich widzów. Trzymajcie się. Hej.